W tym filmie przećwiczymy sobie rysowanie wykresów funkcji wymiernej na jeszcze jednym przykładzie. Jak się chcemy czegoś porządnie nauczyć, to przykładów nigdy nie jest za dużo. Weźmy na warsztat taką funkcję. y równa się x dzielone przez x kwadrat odjąć x, odjąć 6. Tym razem zaczniemy od znalezienia asymptot pionowych, jeżeli takie w ogóle są. Jak wiecie, żeby znaleźć asymptoty pionowe, to trzeba rozłożyć mianownik na czynniki po to, żeby zobaczyć, czy są takie wartości argumentów, x dla których mianownik się zeruje, dla których funkcja jest nieokreślona. No to rozłóżmy mianownik na czynniki. Tutaj mamy kwadratowy wielomian, więc on się rozłoży na iloczyn dwóch czynników, które teraz spróbujemy odgadnąć. Tu będzie x, będzie x. No i co tu za liczby trzeba wstawić? No ich iloczyn musi być minus 6, a suma musi być taka jak współczynnik przy x, czyli minus 1. Czyli widać, że jedna z nich, skoro ilocznie jest ujemny, to jedna musi być dodatnia, a druga musi być ujemna. No i skoro suma jest ujemna, to znaczy, że ta ujemna musi być co do wartości bezwzględnej większa. No czyli widać, że pasuje tutaj 3 i 2. Rzeczywiście 2 razy minus 3 to będzie minus 6. 2 odjąć 3 to będzie minus 1. A zatem będziemy mieli dwie asymptoty. Jedna będzie dla x równego, dla x równego minus 2, a druga asymptota będzie dla x równego 3, bo dla x równego minus 2 ten czynnik w mianowniku się zeruje, a dla x równego 3 ten czynnik w mianowniku się zeruje. Wiemy, że te asymptoty na pewno będą w tych punktach, dlatego, że w liczniku nie mamy odpowiednich czynników, z którymi to mogłoby się ewentualnie skrócić. Pokazywałem Wam taki, na czym to polega na przykładzie w poprzednim filmie. Tutaj nie mamy x plus 2, więc x plus 2 nie ma się z czym skrócić. Nie mamy x minus 3 w liczniku, więc x minus 3 nie ma się z czym skrócić. W szczególności licznik zarówno w minus 2, jak i dla x równego 3 się nie zeruje. Czyli na pewno tu się nic nie skróci. Będą pionowe asymptoty, które teraz sobie narysujmy w takim razie. Tutaj wezmę sobie jednostkę z dwóch kratek złożoną, żeby ten rysunek był bardziej przejrzysty. I dla minus 2 mamy jedną asymptotę pionową. A dla x równego 3... Mamy drugą asymptotę pionową. O, mamy pionową asymptotę. No dobrze, a co z asymptotami poziomymi. Przypomnijcie sobie, że jak szukamy asymptot poziomych, to patrzymy na wiodące składniki w liczniku i w mianowniku. W mianowniku wiodącym jest X kwadrat, a w liczniku jest X, czyli współczynnikiem z najwyższą potęgą X. No i w tym konkretnym przykładzie zauważcie, że mamy wyższego rzędu. Wiodący składnik w mianowniku, niż w liczniku. I w takiej sytuacji ich iloraz będzie dążył do zera, o czym łatwo się przekonać, no bo jak będziemy podstawiali bardzo, duży, bardzo duże liczby, bo interesuje nas zachowanie dla bardzo dużych x'ów. Jak będziemy wstawiali, wstawiali tutaj bardzo dużą liczbę, na przykład milion, to będziemy mieli milion w liczniku, a w mianowniku mamy milion do kwadratu. To jak po podzieleniu, to jest jedna milionowa, czyli bardzo mała liczba. Im większe liczby tutaj będziemy wstawiać, tym ten iloraz będzie mniejszy. Czyli widać, że rzeczywiście ta funkcja będzie dążyć do zera w nieskończoności. I to samo będzie dla minus nieskończoności, oczywiście, bo jak będziemy stawiać liczby bardzo duże co do wartości bezwzględnej, ale ujemne, no to również ich iloraz będzie bardzo mały. No możemy jeszcze na kalkulatorze spróbować kilka wartości, żeby, żebyście się przekonali, że rzeczywiście tak jest. No to wstawmy tutaj. Obliczmy, zróbmy na przykład, dla, obliczenie na przykład dla 10. 10 dzielone na 10 do kwadratu odjąć 10, odjąć 6. To ile to będzie? No, 0,119。No to jest dosyć mała liczba. No ale spróbujmy teraz wstawić na przykład, co będzie, jak zamienimy dziesiątkę na. Wszędzie zamienimy na 100. Czyli dopiszemy jeszcze jedno 0 tutaj, dopiszemy jeszcze jedno 0 tutaj. I dopiszemy jeszcze jedno 0 tutaj na początku. Obliczmy. No i mamy teraz 0,01 i tak dalej. Czyli liczbę ponad dziesięciokrotnie mniejszą. Jakbyśmy wstawili 1000, to byśmy jeszcze mniejszą liczbę dostali. I tak dalej. Widzimy więc, że rzeczywiście wartości tego tej funkcji dla y dążących do plus lub minus nieskończoności będą dążyły do zera. Czyli mamy tutaj asymptotę poziomą pokrywającą się z osią z osią x asymptotę poziomą o równaniu y równa się 0. I to jest taka ogólna reguła, którą możecie sobie zapamiętać, że jeżeli stopień wielomianu w liczniku będzie mniejszy niż stopień wielomianu w mianowniku, to w nieskończoności taka funkcja wymierna zawsze będzie dążyć do zera, dlatego że ten wiodący czynnik z mianownika będzie rósł szybciej niż ten wiodący czynnik z licznika. Aby dokończyć rysowanie naszej funkcji, yy, to musimy tutaj, może teraz kilka punktów sobie obliczyć, kilka wartości. To może zróbmy sobie taką tabelkę. Zróbmy sobie tabelkę wartości x i y. Tu będziemy mieli x, tu będziemy mieli y. Zacznijmy od najprostszego wyboru, czyli od zera. Jak x jest równe 0, to ile będzie równe y? No trzeba wstawić do wzoru funkcji. Będziemy mieli 0. Podzielone przez 0, odjąć 0, odjąć 6. 0 przez minus 6 to jest 0. Czyli wiemy, że punkt 0, 0 na pewno należy do wykresu naszej funkcji. Dobrze, no to spróbujmy teraz jedynkę. Jak wstawimy jedynkę, to mamy 1 przez 1, odjąć 1 to jest 0, odjąć 6, czyli 1 przez minus 6, czyli minus 1 szósta. Czyli dla jedynki wartość funkcji będzie ujemna. Minus 1 szósta, no to będzie gdzieś tutaj. Dobrze, no to spróbujmy teraz z drugiej strony zera, na przykład minus 1. Co będzie dla minus 1? Wstawmy. Będziemy mieli minus 1, a w mianowniku mamy jed-, minus 1 do kwadratu, czyli 1. Odjąć minus 1, czyli dodać 1, odjąć 6, to da nam minus 1 przez minus 4, czyli 1 czwartą. Dobrze, czyli mamy tutaj kolejny punkt dla minus 1 dla x równego minus 1 y jest równy 1 czwarta. No i teraz musimy połączyć jakoś te punkty i pamiętać, że ta funkcja ma dążyć do asymptot, które tutaj narys narysowaliśmy. Czyli tutaj będzie dążyć do tej asymptoty, potem przejdzie przez te punkty, które wyliczyliśmy. No i tutaj musi dążyć do drugiej asymptoty. No i teraz jeszcze sprawdźmy, czy rzeczywiście dobrze to narysowałem. Czy to ma sens. Czyli sprawdźmy, jak się zachowuje ta funkcja w okolicy minus dwójki i w okolicy trójki. No jak x dąży do trójki, jesteśmy w tym obszarze, z lewej strony, to znaczy, że wstawiamy do wzoru funkcji x typu 2,9, 9 i tak dalej, czyli x, które są troszkę mniejsze niż 3. Wtedy ta różnica jest ujemna, bo od, od 2,9 odejmujemy 3, czyli dostajemy 0, minus 0,1, czyli ta różnica jest ujemna, to jest dodatnie, bo tu wstawiamy coś rzędu 3, tutaj mamy też dodatnią liczbę, czyli rzeczywiście cała, cały ten ułamek jest ujemny, bo mamy jeden ujemny tutaj czynnik w mianowniku i bardzo malutki co do wartości bezwzględnej, czyli jego odwrotność będzie bardzo duża, ale bardzo duża co do wartości bezwzględnej, ale ujemna, czyli rzeczywiście tutaj będziemy, będzie nasza funkcja dążyła do minus nieskończoności. No to teraz zobaczmy, co będzie, jak x będzie się zbliżał do dwójki. Ale z prawej strony, czyli tutaj, przepraszam, do minus dwójki, ale z prawej strony, czyli tutaj za x wstawiamy liczby typu minus 1,99 i tak dalej. Wtedy ta suma jest dodatnia. Tutaj mamy coś w rzędu minus 2, czyli liczbę ujemną, tu mamy minus 2 odjąć 3, czyli minus 5, to też jest liczba ujemna. Te dwie liczby ujemne podzielone przez siebie dadzą liczbę dodatnią, to było dodatnie, czyli cały ułamek będzie dodatni i bardzo duży, bo tutaj dzielimy przez bardzo malutką liczbę. Czyli rzeczywiście tutaj będzie nasza funkcja dążyła do plus nieskończoności. Czyli dobrze, narysowaliśmy ten kawałek wykresu. Teraz, żeby narysować yy, dalsze części, no to obliczmy jeszcze sobie jakieś wartości. Może tutaj na prawo, no to wstawimy sobie czwórkę za x. No i dla czwórki obliczmy wartość funkcji. Będziemy mieli 4 podzielone przez 4 do kwadratu, czyli 16. Odjąć 4, odjąć 6. To będzie 4 dzielone przez. 16 odjąć 10, czyli 6, czyli to jest 2 trzecie po skróceniu. A zatem kolejny punkt na naszym wykresie to będzie punkt o współrzędnych 4 i 2 trzecie. Czyli to on będzie gdzieś tutaj. No i wiemy, że funkcja ma dążyć z jednej strony do tej niebieskiej asymptoty, a z drugiej strony musi dążyć do tej czerwonej asymptoty, bo w nieskończoności ma dążyć do zera. No to zastanówmy się, czy rzeczywiście tutaj dobrze narysowałem. Czyli teraz patrzymy, co się dzieje, jak dążymy do trójki z prawej strony, czyli wstawiamy tutaj liczby typu 3,1 albo 0,1 i tak dalej. No to ta różnica jest dodatnia. Tu mamy liczbę dodatnią, tu mamy liczbę dodatnią, czyli ułamek jest dodatni i w mianowniku mamy bardzo malutką liczbę, czyli jej odwrotność będzie dążyła, będzie coraz większa, będzie rosła w sposób nieograniczony, czyli rzeczywiście tutaj funkcja będzie dążyła do plus nieskończoności. A co tutaj będzie na lewo? No po lewej stronie, no to musimy wstawić co tutaj? 1, 2, 3, minus 3 wstawmy. Minus 3. No to dla minus 3 mamy w liczniku minus 3, a w mianowniku mamy minus 3 do kwadratu to jest 9. Odjąć minus 3, czyli dodać 3, odjąć 6. Czyli mamy minus 3 dzielone przez 12, odjąć 6, to jest 6, czyli tu będzie minus 1, druga. Czyli mamy punkt o współrzędnych minus 3 i minus 1, druga, no to on będzie dokładnie tutaj. No i znowu tutaj, w minus nieskończoności, funkcja ma do tej czerwonej asymptoty się zbliżać. Potem ma przejść przez ten punkt, który, którego współrzędne wyliczyliśmy, a potem musi dążyć do tej drugiej asymptoty. No niezbyt ładnie to narysowałem. Musi dążyć do tej drugiej asymptoty. O, tutaj będzie do nic się zbliżać. No, i zobaczmy, czy to rzeczywiście jest dobrze. Jak dążymy do minus dwójki z lewej strony, to wstawiamy tutaj liczbę, która jest mniejsza niż minus 2. Wtedy ta różnica jest ujemna. Tutaj mamy coś mniejszego niż minus 2, dodać 2, więc to będzie ujemne. To jest minus 2, czyli to jest ujemne. Tu mamy minus 2, minus 3, czyli minus 5, to też jest ujemne, więc trzy liczby ujemne. Więc. Cały ułamek będzie ujemny, czyli rzeczywiście funkcja będzie dożyła do minus i skończoności. To zobaczmy jeszcze, czy nasz kalkulator taki sam wykres mniej więcej by nam narysował. Yy, dobrze, no to włączymy sobie kalkulator, wprowadzimy teraz wzór naszej funkcji. Wzór naszej funkcji jest bardzo prosty: to jest x dzielone przez x do kwadratu, odjąć x. Yy. Odjąć x, odjąć 6. No i rysujemy. No, wygląda podobnie. Możemy jeszcze zakres zmienić tak, żeby był taki, jak na moim rysunku, który tutaj zrobiłem: czyli od minus 5 do 5. No i widać, że w okolicy tych punktów, gdzie są asymptoty, gdzie funkcja jest nieokreślona, czyli dla minus dwóch i dla trzech, to ten kalkulator rysuje tutaj jakieś dziwne rzeczy, no bo on próbuje, bo on to robi w ten sposób, że oblicza wartości w jakichś punktach, a potem te punkty łączy liniami, on próbuje po prostu połączyć z jednej strony wartości, które są bardzo duże, ujemne, co do wartości bezwzględnej bardzo duże, ale ujemne i tutaj połączyć z dodatnią wartością na prawo. No bo on nie wie, że tutaj asymptota, że funkcja nie jest określona w tym punkcie. No ale widać, że mniej więcej wykres wygląda podobnie do tego, który tutaj narysowaliśmy. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego dowiedzieliście się z tego filmu.